internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Zazwyczaj w takich momentach odczuwam tlen, ale tutaj, w Rzeszowie, tu, na Podkarpaciu, odczuwam wzruszenie, bo każdy przyjazd na Podkarpacie to jest dla mnie powrót do korzeni. Widzę tutaj na sali osoby, które czasami znam od dzieciństwa. Widzę tutaj na sali osoby, które żyją i na co dzień dają świadectwo tym samym wartościom, którym ja staram się być wierny. Widzę tutaj na sali ludzi przedsiębiorczych, ludzi ciężkiej pracy, a zarazem ludzi przywiązanych do tych paru prostych wartości, którym Polacy wierni są od pokoleń. Jestem dumny z tego, że tu właśnie na Podkarpaciu rozpoczynamy prezentację naszych list do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie kilka miesięcy zaangażowałem się w działalność tej obecnie już ugrupowania Polska Razem. Te ostatnie kilka miesięcy doprowadziło do tego, że wspólnie z moimi przyjaciółmi, wspólnie z osobami, które spotykałem, podjęliśmy decyzję, że powinienem wystartować w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. W trakcie tej kampanii chciałbym podkreślać takie sprawy jak problemy młodego pokolenia, problemy przerostu administracji i rozwoju naszego regionu. Przede wszystkim chciałbym, aby ze środków europejskich powstał fundusz, który będzie wspierał młode, innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze, żeby młode osoby, absolwenci uczelni, osoby, które mają dużo umiejętności i profesjonalną wiedzę, mogli ją komercjalizować. Taki fundusz mógłby przyczynić się do tego, że powstrzymamy tą falę wyjazdów z Podkarpacia, że staniemy się miejscem, do którego ludzie będą chcieli przyjeżdżać. Taki fundusz to szansa na to, że powstrzymamy eksodus młodych, zdolnych Polaków. Podkarpacie posiada jedną wspaniałą, fantastyczną rzecz, to niesamowity, kreatywny kapitał ludzki. Będę chciał walczyć o to, żeby fundusze unijne były wykorzystywane w sposób racjonalny i dawały możliwość wsparcia właśnie takich osób. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paulina Guzik. Moja obecność na liście do Parlamentu Europejskiego podyktowana jest potrzebą działania na rzecz ludzi młodych, jak również osób niepełnosprawnych. Uważam, że dużym problemem młodych ludzi jest brak pracy, a co za tym idzie, brak perspektyw. Swoją uwagę chciałabym również skierować na sposób działania miejskich ośrodków pomocy społecznej. Jestem osobą ambitną, konsekwentnie dążę do własnych celów i myślę, że jestem w stanie wiele zdziałać, jeżeli uda mi się dostać. Dziękuję ślicznie za uwagę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy, którymi można się zająć w Parlamencie Europejskim przy ewentualnym wyborze, to tych spraw jest rzeczywiście bardzo wiele. Ja chciałbym zwrócić uwagę na takie dwie kwestie. Po pierwsze, chciałbym wspierać tradycyjną instytucję rodziny. Ostatnie działania w Parlamencie Europejskim, między innymi głosowane rezolucje, wskazują, że negowana jest ta instytucja, między innymi poprzez ograniczenie wychowania przez rodziców nawet swoich własnych dzieci. I po drugie, chciałbym wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tutaj na Podkarpacie. Oczywiście bardzo wiele mówi się, praktycznie rzecz biorąc, od utworzenia strategii lizbońskiej w 2000 roku o wzroście innowacji, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa. Natomiast problem polega na tym, że nie idą za tym konkretne działania.
potrzebne jest przede wszystkim uruchomienie odpowiednich instrumentów finansowych korzystnych właśnie dla rozwoju małych, polskich, rodzinnych przedsiębiorstw i poza tym bardzo ważna jest jeszcze zmiana otoczenia prawnego, czyli uproszczenie przepisów prawnych. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, jak było powiedziane, kandyduję z miasta Dębica. Dlaczego kandyduję? Kandyduję dlatego, że uważam, że powinny nastąpić zmiany. Powinny nastąpić zmiany, bo ludzie młodzi trochę inaczej widzą niż obecni eurodeputowani sprawy Polski i sprawy naszego regionu. Dla mnie najistotniejsze jest, aby zostały efektywne wykorzystane środki unijne w naszym regionie, a szczególnie na Podkarpaciu. Uważam, że w Parlamencie Europejskim będę w stanie skutecznie powalczyć o sprawy Polski, a szczególnie o sprawy Podkarpacia i naszego regionu. Nie wierzę już w obietnicy innych, którzy mówią, że być może za kilka lat będzie lepiej. Ja uważam, że będę w stanie skutecznie walczyć z tym, co sobie założyłem i nie będę więcej nic dodawał do tego. Dlatego zdecydowałem się kandydować, żeby samodzielnie poprowadzić to wszystko, o czym będzie możliwe w następnej perspektywie przekazać mieszkańcom i naszym regionom. Dziękuję. Kandydatem do Europarlamentu ze stalowej woli. Tak jak już wcześniej zostało powiedziane, jestem prawnikiem. Moim celem w Europarlamencie będzie skuteczne wykorzystanie środków z funduszy unijnych, szczególnie w ramach polityki spójności, tak aby wyrównać warunki ekonomiczne i społeczne w poszczególnych regionach. Równie ważne w mojej ocenie jest promowanie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, dofinansowanie inwestycji, zniwelowanie obciążeń administracyjnych. Jako prawnik chciałabym, aby prawo stanowione w Unii Europejskiej nie utrudniało funkcjonowania samorządów i przedsiębiorców w Polsce. Dla mnie Polska w Unii to przede wszystkim reprezentowanie polskich interesów. Dziękuję bardzo. Jestem nauczycielem z wyboru i z zamiłowania. Całe moje życie zawodowe spędziłam w oświacie. Czerpię z tego wielkie doświadczenia i u schyłku mojego życia zawodowego zamierzam je wykorzystać w pracy, a w zasadzie w służbie społecznej. To słowo, którego użyłam na końcu, celowo zawiesiłam swój głos, zaczerpnęłam z wypowiedzi ministra Jarosława Godzina. Tak, będę traktować to jako służbę. Uważam, że wielką bolączką nas wszystkich jest fakt, że tracimy wielki potencjał narodowy. Potencjał nie tylko wśród młodych ludzi, ale również wśród pokolenia mojego wieku. Żenującym faktem jest to, kiedy widzi się mężczyznę około 50-letniego, który dokonuje zakupów w aptece bądź w sklepie mięsnym na wyjazd. Na wyjazd poświęcony tułaczce. Z tego faktu zrodziło się nowe w pedagogice określenie zwane sierotstwem emigracyjnym. Skutki tego znane są nam wszystkim. Z życia naszego nie tylko w oświacie, ale i z naszego podwórka. Wszelkiego rodzaju kłopoty emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Moja służba, jeśli takową się stanie, skupiać się będzie we wszelkich działaniach, które zahamują to drastyczne zjawisko w naszym kraju. Sądzę, że wypowiadam się zarówno w imieniu swoim własnym, jak i w imieniu wszystkich ludzi, których znam, z którymi współpracuję, jak i w imieniu rówieśników moich dzieci, a także w imieniu moich dzieci. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pochodzę z Jasła i w tej chwili reprezentuję Polskę Razem, z czego jestem bardzo dumna. Niesamowicie cieszę się, że w ogóle jestem tutaj z Państwem. Jestem osobą ambitną, działam z pasją, mam wyznaczone cele i bardzo się cieszę naprawdę, że reprezentuję tutaj w tej chwili również tą partię. Jak zostało tu dużo mnie powiedziane, działam w wielu sferach życia biznesowego, około biznesowego również. W parlamencie, co jest dla mnie bardzo ważne, chciałabym się zająć taką nietypową dziedziną, jak tutaj energią odnawialną. Jest to moja pasja i moja praca również.
Podkreślono tutaj również problemy demograficzne. Uczestniczę w projekcie międzynarodowym, gdzie pracujemy właśnie naprzeciw przeciwdziałaniu odpływom młodych osób dobrze wykształconych z terenów wiejskich i z terenów małych miasteczek. Poza tym wszystko zostało powiedziane. Polska Razem podoba mi się nawet jako sam slogan Polska Razem, gdyż myślę, że wspólnie osiągniemy dobry wynik tutaj na Podkarpaciu i w całej Polsce. I tu na Podkarpaciu świetny wynik. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, w Unii Europejskiej, w Parlamencie chciałem się zająć i zajmę się racjonalizacją wydatków i walką z administracją. Z przerostem administracyjnym, takim jak w Polsce. Bardzo dziękuję. Jestem pewny, że Polska Razem osiągnie na Podkarpaciu i w Polsce znakomity wynik. Dziękuję. Przyjemność prezesować. Są to obszary, wokół których wspólnie się kręcimy. Jest to samorząd, jest to walka z demografią, są to poważne problemy, jeśli chodzi o właśnie demografię. Natomiast, żeby nie było tak pięknie, że wszystko nas łączy, czy wiele nas łączy, to także chciałabym zwrócić szczególną uwagę, że jest miejsce w Polsce Razem dla różnych poglądów. Różnimy się w kwestiach interpretowania tego, co się dzieje na Ukrainie, gdzie całej Europy oczy i jakie Polski są zwrócone w tamtym kierunku. Wspólnota samorządowa mówi nieco innym głosem. Cieszymy się bardzo, że pan prezes właśnie także korzysta z naszych doświadczeń i wykorzystuje je do bieżącej polityki. No a co mi brakuje właśnie w tej polskiej polityce, jeśli chodzi o tę przestrzeń, to właśnie to, że mało się mówi o pomocy dla Polaków. I to chciałabym podkreślić, że jest to istotne. Oraz to, żeby nie lekceważyć tego, co dzieje się ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych na Ukrainie. Na czym się jeszcze chciałabym skupić? Właściwie zacytuję na sam koniec naszego mistrza Kamila Stocha. Nie skupiam się na tym, aby wygrać, ale żeby oddać dobry skok. I o to będę walczyć. Wykonam dobrą robotę na rzecz Polski Razem. Dziękuję bardzo. Być liderem takiej listy to zaszczyt, radość, ale też i trochę strachu mam. Czuję na karku oddech ambitnych, wspaniałych ludzi. Bardzo się cieszę. Każdy może wygrać. Proszę Państwa, mamy problem, czy młodość, czy doświadczenie. Wydaje mi się, że trzeba i na młodość, i na doświadczenie. Państwo drodzy, myślę, że nie będę się przedstawiał tutaj, słuchując się, to chyba nie o mnie aż tyle, ale ja się nie zmienię i o tym Państwo wiecie. Jak ktoś powiedział, nawet zmienia partię, ale nie elektorat czy poglądy. Państwo drodzy, Polska Razem, ambitny projekt. Panie prezesie, panie ministrze, jestem zaangażowany w ten projekt, bo chcemy razem, chcemy drużyną, chcemy też razem. Ktokolwiek będzie od nas w Parlamencie Europejskim, będziemy tworzyć polską drużynę właśnie w Parlamencie Europejskim. Naszym marzeniem jest to, żeby nie po frakcjach, żeby nie ambicje klubowe, partyjne rozgrywać w Brukseli, tylko żeby pracować, żeby budować ten zespół polski. Stąd też proszę, zachęcam mój elektorat, ale też wszystkich mieszkańców Podkarpacia, ażeby dać nam szansę, żebyśmy mogli jako nowe środowisko budujące tą jedność realizować ten program. Serdecznie dziękuję.